musicie podkreślić te właśnie wtręty, które tam są takie instrumentalne, bo to jest gitara basowa. Dua, dua, partita, z jedną, drugą stronę. Dua, dua, du, 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 du. Rozumiecie? Błogosławiony człowiek, co się da stanuje, że w radę niepobożny ludzi nie zdejmuje. Co wolnie grzeszącemi nigdy nie odsuduje. Na sierco się spraw boskich stolice wianuje. Ten będzie jako drzewo przy wodach szczepione, a szeroce w bujności wielkiej rozstrzelone. Więc moi kochani, dziękuję wam serdecznie. Jutro od godziny w 16:30 jest otwarty kościół tam na dole. I cóż mam w ogóle życzyć? Ogromnego skupienia. No i sukcesu w postaci pięknie zaśpiewanego koncertu, po którym będziecie się czuli usatysfakcjonowani. A jeżeli wy będziecie szczęśliwi i usatysfakcjonowani, to sądzę, że również publiczność, prawda? Mam na imię Edyta, urodziłam się w Nowej Hucie. A ja Anita i też urodziłam się w Nowej Hucie. Obecnie mieszkamy w Norwegii. A ja jestem mamą obydwu córek. Urodziłam się w Kielcach, ale do początku II wojny światowej mieszkałam u dziadków w majątku ziemskim pod Kielcami. Po wojnie przeniosłam się do Krakowa, ukończyłam medycynę w 1958 roku. I w Nowej Hucie rozpoczęłaś karierę zawodową. Cały czas pracowałam, prowadząc gabinet psychiatryczny i alkoholową poradnię włącznie. Jeżeli chodzi o pobyt w Nowej Hucie przez tyle lat, ponad 50, jak pamiętasz te wszystkie lata spędzone tutaj? No to była trudna sprawa, bo brakowało psychiatrów, a potrzeby były bardzo duże. Bo nie tylko, że przyjmowaliśmy chorych psychicznie, nerwicowanych, jak również była poradnia przeciwalkoholowa. Huta się rozrastała, a nas było bardzo mało. Także były niesamowite ilości pacjentów przyjmowanych. Ja w ogóle z natury lubię ludzi, więc mnie to nie sprawiało wielkiego kłopotu, żeby z nimi rozmawiać, żeby im doradzać. Często nawet mówili, że idą jak do mamy, że się chcą wygadać i to też było bardzo ważne. Czy uważasz, że struktura demograficzna Nowej Huty zmieniła się w ostatnich latach? No na pewno są to inni ludzie. Przede wszystkim ci, którzy pracowali wiele lat na wielkich piecach, już odeszli w sposób naturalny albo w sposób po prostu na emerytury. Natomiast młodsze pokolenie, które zostało w ilości niecałych 4000 z 30, obawia się ciągle, że zostaną zwolnieni i ciągle się obawiają tego. Czy mieszkańcy Nowej Huty borykali się z problemem na przykład alkoholizmu w latach 60., 70. i w jaki sposób dzisiaj to wygląda? Ja myślę, że problemy pozostały te same, jakkolwiek nowe pokolenie w tej chwili się z nimi boryka, z problemami alkoholowymi. No właśnie, te problemy były i są podobne, bo w zasadzie jeżeli nawet w rodzinie ktoś pił, to na ogół pije ojciec, syn ojca, albo córka ojca, idą po pokoleniach te nawyki alkoholizowania się. Czy problemy socjalne mieszkańców Nowej Huty rzutują też na ich życie psychiczne? Czy ja wiem, tego bym nie mogła powiedzieć.
Brudem i przeskakujemy lub przechodzimy nad Białym. Mamy w tym roku 5. edycję projektu edukacyjnego o Nowej Hucie. Jest realizowany dla dzieci i młodzieży z naszej dzielnicy. Przy czym mówię tutaj o Nowej Hucie nie tylko o 18 dzielnicy, ale o wszystkich 5 dzielnicach nowochuckich. Jest to projekt, którego założeniem naczelnym jest to, by dzieci, które tutaj mieszkają, poznały swoją dzielnicę, poznały historię, piękną architekturę, przyrodę i żeby poczuły się z niej dumne. W tym roku uczestnicy Słonecznej Integracji robili sami książeczki o Nowej Hucie. Na razie zakończyliśmy etapy dla dzieci najmłodszych, czyli przedszkolaków i dzieci z nauczania zintegrowanego. Dzisiaj dzieci nagrodzone w tym konkursie były w naszej szkole na grze przestrzennej. Gra dotyczyła Nowej Huty, ale też dzieci miały dużo innych zajęć, bardzo kreatywnych, twórczych. Będziesz mogła sobie swoją piękną tarczę zawiesić na lodówce. Właśnie nie wiem, czy tak jest, dziękuję. 3, 4, 5. Tak? Dobra, kto jest następny? Tutaj, świetnie. 1, 2, 3, 4, 5.